poniedziałek w Senacie miała miejsce konferencja prasowa na temat powrotu programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Oprócz Małgorzaty Rozenek wzięli w niej udział politycy opozycji, w tym Donald Tusk i Ewa Kopacz. Małgorzata Rozenek wielokrotnie dała się poznać jako propagatorka in vitro. Celebrytka jest wyjątkowo zaangażowana w obalanie mitów na temat tej metody leczenia niepłodności, co wynika również z jej własnych doświadczeń. Małgosia nigdy nie robiła tajemnicy z faktu, że to właśnie dzięki in vitro doczekała się trzech synów, których dziś musi bronić przed zaściankowymi wywodami prawicowych polityków. Małgorzata Rozenek w Senacie. Obok Donald Tusk i Ewa Kopacz. Małgorzata Rozenek już od lat aktywnie działa na rzecz metody in vitro i wspominała, że będzie walczyć o powrót do programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Ten został bowiem przerwany przez obóz Zjednoczonej Prawicy, a statystyki nie kłamią, w latach 2013-2016 skorzystało z niego 17 tysięcy par, dzięki czemu urodziło się 21,5 tysiąca dzieci. Politycy PiS pozostają jednak głusi na jej apele. Na szczęście dużo chętniej w sprawę angażuje się opozycja, która stanęła u boku celebrytki na poniedziałkowej konferencji w Senacie. Rozenek ponownie powiedziała tak in vitro, w czym pomagali jej tym razem m.in. Donald Tusk, Małgorzata Kidawa-Błońska oraz Ewa Kopacz.